Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Tradycji Nikląt. Naszym dzisiejszym gościem jest pan poseł Rzeczpospolitej Polskiej Kaspar Pożyński, poseł 9 i 10 kadencji, autor książki Wszystkie pionki Putina dotyczącej szerokich wpływów agenturalnych i strukturalnych Rosji w Polsce oraz szeregu innych krajów Unii Europejskiej. No, Stowarzyszenie nasze niejako tradycyjnie już zajmuje się tematyką wschodnią, więc jest oczywiste, że organizujemy takie spotkanie autorskie, zwłaszcza, że książka jest książkową wersją raportu sejmowego, który pan poseł z tego sejmu opracowywał. Okej, okay, to też się dowiemy. Także spotkanie będzie podzielone na trzy części. W pierwszej pan poseł pokrótce opowie, jaka jest geneza tej książki, jej cel i okoliczności powstania. W drugiej wspomniane pytania postaramy się w miarę szybko przerobić, a potem oddaję głos państwu. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie i też za to, że Państwo chcecie w taki sposób zmarnować piękne popołudnie na siedzenie w tych czterech ścianach razem ze mną. To bardzo miłe. Rzeczywiście nie mamy dużo czasu, więc będę starał się mówić bardzo konkretnie. Jakbym gdzieś odpływał, co mi się zdarza, to przywołujcie mnie proszę do porządku, bo czasem zbyt dużo wątków chcę naraz uchwycić. Skąd ta książka? Byłem w poprzednim posiedzeniu, w poprzedniej kadencji swoim przewodniczącym Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Byłem tym przewodniczącym w czasie dość wyjątkowym, bo zostałem nim na kilka miesięcy, może pół roku dobre, przed tą wielką inwazją Rosji na terytorium Ukrainy. No bo jak pamiętacie, wojna tak naprawdę zaczęła się w roku 2014. Natomiast to, co było dla mnie wyjątkowe i niezwykłe, to że w związku z tą moją funkcją bardzo dużo musiałem jeździć po innych stolicach europejskich, różne konferencje, kongresy, spotkania moich odpowiedników z innych państw dotyczących przeróżnych spraw, ale bardzo często bezpieczeństwa i energetycznego i szerzej rozumianego. I mimo że ten konflikt zbrojny zbliżał się coraz szybciej do niego Rosja zmierzała. On rzeczywiście był już, no kiedy, powiem tak, kiedy w Polsce trwała już bardzo gorąca dyskusja na temat tego, czy Rusek wejdzie, czy nie wejdzie, i w zasadzie wypowiedział się każdy jak na tematy sportowe, każdy kto nie ma pojęcia i każdy kto ma pojęcie. Oczywiście jedni mówili, że a, na pewno wejdzie, drudzy mówili, nie, to jest blef, przecież to jest nieuzasadnione w żaden sposób, no, zdrowego rozsądku to tu nie widać, przecież Rosja będzie mieć przechlapane, jak się na to zdecyduje, tę kwestię gospodarczą, zrujnują Rosję i tak dalej. No to mimo że u nas trwała taka gorąca dyskusja, to na zachodzie Europy, a nie tylko na zachodzie, bo również przedstawiciele nawet krajów południowych, oni w zasadzie tych wątków w żaden sposób nie podejmowali na tych naszych wspólnych dyskusjach. W zasadzie go ignorowali, nawet w dyskusjach, gdzie mowa była o kwestii przyszłej polityki energetycznej kontynentu i Unii Europejskiej. W zasadzie nie pojawiał się temat Nord Stream 1, 2 i skutków, jakie właśnie te gazociągi mogą mieć dla przyszłości i Ukrainy, i dla naszego bezpieczeństwa energetycznego i całej polityki Energiewende. To był w zasadzie temat tabu. On po prostu nie był podejmowany. Ja go podejmowałem chyba jako jeden naprawdę z nielicznych w czasie tych dyskusji, więc to zaczęło mnie zastanawiać. No u nas jest, trwa rozmowa głęboka. No może gdzieś tam w krajach bałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia też ten temat się oczywiście pojawiał, bardziej ich w politykach krajowych, ale temat zupełnie był zagłuszany czy nie podejmowany gdzie indziej. No i raczej z czegoś to musi się brać. No to nie jest tak, że w ruku bram, co może zdestabilizować, no, przyszłość całego, no, można powiedzieć, i świata, bo tak się też przecież wydarzyło. No, ta wojna w bardzo dużym skrócie zniszczyła też część łańcuchów dostaw. Sprawiła, że żegluga na międzynarodowych wodach stała się bardzo często nieopłacalna albo nieprzewidywalna. No i postanowiłem sprawdzić, jak to jest, że ten Rusek tak sobie może działać bez jakiejś twardej odpowiedzi pozostałych państw z Unii Europejskiej włącznie.
I przygotowałem najpierw taki raport na temat tego, jak Rosja sobie poczynała przez ostatnie lata na terytorium państw Unii Europejskiej i w Unii Europejskiej, jaka była też polityka Stanów Zjednoczonych po części wobec Rosji w ostatnich latach. No i przygotowałem raport. No, on był dość obszerny. Zajęło mi to bardzo dużo czasu, no ale doszedłem do wniosku, że okej, no opublikuję raport. Może ktoś go zauważy, może będzie trwać dyskusja 1-2 dni. No i się ta dyskusja skończy. I wydawnictwo Zysk, z którym się podzieliłem takim pomysłem, żeby może ten dość szczegółowy raport przerobić na książkę, dodać do niego trochę więcej publicystycznych wniosków, wątków, że może z tego właśnie zrobić książkę. No i Tadeusz Zysk, właściciel czy prezes wydawnictwa Zysk, był na tyle szalony, żeby zgodzić się, żeby tę książkę rzeczywiście we współpracy ze mną przygotować, wydać. No i oto tutaj u Państwa jestem. A jak szerokie są kontakty rosyjskie, czy były przez lata pielęgnowane, nie tylko w świecie polityki bardzo mocno skorumpowanej, w sensie takim, że no nie trzeba było przychodzić, nie wiem, z walizką pieniędzy, podpisywać jakąś lojalkę współpracy z rosyjskimi służbami, tylko wystarczyło realizować na poziomie politycznym, europejskim, rosyjskie interesy, no, za co później dostawało się gratyfikacji w postaci bardzo dobrych stanowisk w przemyśle, w spółkach rosyjskich, co jest jakby taką oczywistą, prawda, korupcją, za coś to się dostaje, ale jest to korupcja wykonywana w białych rękawiczkach. Ale poza tym te styki rosyjskie, ta fala pieniędzy rosyjskich, która dla przykład dla mnie była szokiem, jak dużo pieniędzy rosyjskich przez dobre 15 lat trafiało do największych ośrodków medialnych na świecie. I nie tylko w Europie, Stanach Zjednoczonych, ale również do Chin, do Indii. To były, no, śmiało mogę powiedzieć, dziesiątki miliardów dolarów, które szły do 50 kilku największych gazet na świecie, wydawanych w 30 kilku językach. Więc nie dziwota, że media przez wiele, wiele lat tak łatwo dopuszczały do tego, co Rosja robiła, i tak naprawdę była pewna zmowa milczenia, bo ja te wątki też opisuję dość szczegółowo w książce. No bo jeżeli przy każdym większym, nazwijmy to, politycznym kataklizmie, za który odpowiadała Rosja, wcześniej kilka miesięcy odbywał się jakiś wywiad w jednym z najbardziej renomowanych mediów na świecie, łącznie z Financial Times czy Wall Street Journal, i tam nie padały żadne ryzykowne pytania do Władimira Putina, czy do Mediediewa, czy do ministra spraw zagranicznych Rosji, no to jest to zastanawiające. No, media się, można powiedzieć, że w dużej mierze po prostu Rosji sprzedały, i mówię to o mediach, no, tych głównego nurtu, tak samo jak to politycy głównego nurtu, bo przecież to oni tworzyli agendę stosunków politycznych, budowali relacje, decydowali o tym, jak Rosję traktować i na co jej pozwalać przez wiele, wiele lat. Tak samo media po prostu też w tym uczestniczyły. Ale poza tym jest jeszcze świat artystów, organizacji pozarządowych, również ekologicznych, które, no, na przykładzie Nord Stream 1, drodzy Państwo, była sobie koncepcja budowy tego wielkiego hubu energetycznego, w którym Niemcy miały dostarczać gaz po prostu dla Europy Środkowej, Europy Południowej, i miały z tego tą gigantyczną marżę sprzedaży rosyjskiego gazu otrzymywać. Ale mało kto dzisiaj pamięta, że Nord Stream 1 na początku był bardzo szeroko krytykowany przez na przykład tak wielką organizację jak WWF, która zresztą w Polsce regularnie bije w każdy z naszych dużych infrastrukturalnych, strategicznych projektów, takich jak elektrownia jądrowa, czy nie, szlak wodny teraz na Odrze. Oni są tam bardzo aktywni i chcieliby to najchętniej zatrzymać. No ale wtedy oni też chcieli zatrzymać Nord Stream 1. Tylko co wtedy zrobił Gazprom? Zapłacił im 20 kilka milionów euro. Po prostu. Znaczy, to tak, takie proste, prawda, ale tak, po prostu zapłacił im 20 kilka milionów euro za to, żeby siedzieli cicho, stworzyli inną fundację, w skład której weszło WWF Niemcy, no i przestali protestować, a Nord Stream 1 mógł w sposób niezakłócony ze strony społecznej powstać. I takich sytuacji było bardzo, bardzo wiele. I to też pozwala
spojrzeć na to z tej perspektywy polskiej, jak często mamy do czynienia z kimś takim, kto ma nawet swoją uznaną w świecie renomę, ma swoją markę, jest olbrzymią organizacją, ale tak naprawdę jak spojrzymy pod ten dywan, to tam po prostu chodzi o pieniądze. No i może tu zakończę, bo to jest temat bardzo szeroki, pytań wiem, że przygotował Pan dużo. Tak, się może postaram kilka ograniczyć, takich pobocznych. Abstrahując od tego, czym jest Rosja i jak Rosjanie sprzedawali swoją propagandę, jaką czynili przez lata, przynajmniej bardzo skutecznie, przynajmniej od czasu jest Władimir Putin, został prezydentem, te takie kluczowe kwestie, no po coś te media były kupowane. No media były kupowane po to, żeby największa ofensywa medialna Rosji to były moim zdaniem trzy sprawy. Rozbudzić na świecie zachodnim głęboki pacyfizm, przekonanie, że wojna w Europie to jest czas przeszły i to nigdy nie nastąpi, po prostu nie musimy się zbroić. Druga sprawa to jest porzucenie energetyki jądrowej, no bo to Rosja ma zapewniać, być tym dostarczycielem surowców do Europy, a nie kto inny. A jeżeli energetyka jądrowa, to tylko w wydaniu takim, że to we współpracy z Rosją. I trzecia sprawa to jest no, Balszaja Rosja, czyli nic bez Rosji. Że nic, żadnego wielkiego interesu, Rosja jako imperium, żadnego wielkiego geopolitycznego projektu na świecie czy w Europie nie da się zrealizować bez współpracy z Rosją. I to były te trzy rzeczy, które tak naprawdę przez ostatnie 20 lat, wcześniej też za czasów sowieckiej Rosji, były niesamowicie mocno propagowane i szczególnie natrafiały na podatny grunt no, u naszego największego sąsiada, najpotężniejszego państwa w Europie, czyli Niemiec. Z różnych względów. O tym też możemy podyskutować, ale tam rzeczywiście to trafiało na niesamowicie żyzną glebę. Dobrze. Ja mam kilka pytań, a potem oddaję głos Państwu. Pierwsze pytanie jest takie. Dużo pisze Pan poseł o kwestii rosyjskich wpływów na zagranicznych polityków i na tym tych z najwyższej ligi, kanclerzy Niemiec, prezydentów Francji i najważniejszych oficjeli Unii Europejskiej. Czy i co tutaj się zmieniło po agresji Rosji na Ukrainę? Czy te wpływy zmalały i ludzie ci mówiąc kolokwialnie zmądrzeli, czy tylko z powodów wizerunkowych nie mówią wprost tego, co jeszcze kilka lat temu mówili na temat rzekomej konieczności współpracy z Rosją? My przyjęliśmy w Polsce po części fałszywą koncepcję, że to tylko Francja i Niemcy, a przede wszystkim Niemcy są odpowiedzialne za to, co dzisiaj się dzieje na Ukrainie. Bo tak naprawdę to cała Europa, prawie cała Europa, była po prostu przez te lata prorosyjska. Bez względu na to, czy partia polityczna, która rządziła w danym państwie, była bardziej na lewo czy na prawo. No po prostu tak było. Teraz to się trochę rzeczywiście pozmieniało. Ale na przykład Nord Streamy, które, bez których uważam, że tej wojny by nie było, no to one były też zrealizowane dzięki temu, że Finlandia nie protestowała. Nie wiem, czy Państwo wiecie taki kolejny przykład, bo zawsze się mówi o Schröderze, o Merkel, o może o Fillon, premierze Francji, o tych ludziach, którzy w taki oczywisty sposób się sprzedali Rosji, można powiedzieć. Ale na przykład były premier Finlandii, który też zgodził się na Nord Stream 1, pan Liponen. On po tym, jak przestał być premierem, a kiedy podejmował tę decyzję, że Finlandia wyraża zgodę, od razu po tym, jak został premierem, poszedł na dyrektorskie stanowisko do Gazpromu, gdzie był odpowiedzialny za co? Za kontakty z Europą do spraw inwestycji Nord Stream. Znaczy, no, bezczelny, ale tak było, dlatego to był problem po prostu szerszy. To nie jest kwestia tylko zachodu Europy. To było od północy do południa miłość do Rosji, a przynajmniej do rosyjskich pieniędzy. W dużej mierze tak jest i dzisiaj, chociaż politycy już nie chcą tak o tym oficjalnie i beztrosko mówić, ale na pewno trzeba przyznać, że dużo się zmieniło. Nawet się zmieniło, drodzy Państwo, dużo, jeżeli chodzi o nastroje społeczne i polityków niemieckich, co mnie no, cieszy, bo jednak ta ilość sprzętu, która w ostatnim czasie, zaawansowanego sprzętu, który idzie od Niemiec na, z Niemiec na Ukrainę, jak chociażby kwestie wyrzutni, Patriot i takiego naprawdę mocnego sprzętu, no to jest zauważalne i to już nie jest udawane, to nie jest to, co na początku wojny. Więc przemyślano te taktyki, chociaż też trzeba zobaczyć, że to wsparcie Ukrainy nie jest tak szerokie, jakie mogłoby być, czy powinno być.
To nie jest wsparcie takie, które ma umożliwić pokonanie Rosji od tak w ciągu, nie wiem, miesiąca, dwóch czy trzech. Rosja złapała tlen dzięki temu, że na początku tych pierwszych miesięcy, czy nawet pierwszego roku, półtora, poza Polską i Stanami Zjednoczonymi, tego wsparcia tak naprawdę poważnego nie było. Oczywiście część państw też się dokładała, jak państwa bałtyckie, ale te inne państwa, które miały infrastrukturę, które miały co przekazać, tego po prostu nie robiły. I myślę, że one kalkulują rzeczywiście na to, że żeby nie przesadzić i żeby po stronie rosyjskiej jednak było takie poczucie, że no okej, oni wspierali tą Ukrainę, bo trochę musieli, ale z drugiej strony nie przekroczyli tej cienkiej czerwonej linii. No do dzisiaj przecież państwo wiecie, że żadne z państw nie zgodziło się na to, żeby atakować cele rosyjskie na terytorium Rosji. Poza przypadkiem Stany Zjednoczone i Niemcy na to się zgodziły tydzień czy półtora tygodnia temu. Poza przypadkiem, gdyby miałoby to zapobiec oblężeniu Charkowa. To wtedy niektóre cele, które miałyby być potrzebne do zbombardowania, żeby uniemożliwić oblężenie Charkowa, wtedy zgoda jest na to, żeby te przygraniczne terytorium na Rosji móc cele wojskowe objąć ewentualnym ostrzałem czy działaniami wojennymi Ukrainy przy użyciu zachodniego sprzętu. Więc te nastroje się zmieniły, one też się bardzo zmieniły w kontekście partii, które były rzeczywiście też bardzo współpracujące z Kremlem, jak chociażby Front Narodowy Marii Le Pen, dzisiaj dość mocny temat. No nie jest tajemnicą i to jest rzeczywiście no, jakby prawda, że banki rosyjskie dawały kredyty Frontowi Narodowemu na rozwijanie swoich koncepcji politycznych, no bo Kreml inwestował mądrze. Inwestował przede wszystkim tam, gdzie była władza, czyli do tego głównego nurtu i tam dawał pieniądze, tam gdzie rządy były i to nie były rządy Marii Le Pen, to nie ona decydowała o kursie na Rosję przy takiej współpracy szerokiej, ale jednocześnie dawał pieniądze tam, gdzie widział podatny grunt na to, żeby w razie czego się zabezpieczać i to było z punktu widzenia Kremla, myślę, bardzo rozsądne podejście, co nie zmienia faktu, że Marii Le Pen i Front Narodowy przez ostatnie dwa lata bardzo retorycznie zmienił kierunek, jeżeli chodzi o tę wojnę. Jednoznacznie nazywa to już po imieniu, nie sprzeciwia się dostawom broni z Francji na Ukrainę, więc ta perspektywa jest inna. Włochy, które były kiedyś naprawdę też wyjątkowo prorosyjskie, wśród też społeczeństwa rosyjskiego, przepraszam, włoskiego, tam też dzisiaj no, rządzi Giorgia Meloni, która jest no, jednym z też najbardziej takich antyrosyjskich dzisiaj polityków na tej dużej scenie politycznej europejskiej, więc myślę, że lekcja została wyciągnięta mimo wszystko. Pewnie nie przez wszystkich, ale przynajmniej w tym głównym nurcie rzeczywiście doszło do pewnego zmiany myślenia. Chyba czego najlepszym przykładem jest też polityka krajowa nasza. No, mamy na przykładzie taki przykład i w zasadzie chyba też oddający to, jak się zmienił kierunek, nastawienie do Rosji, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie retoryki. Bo to, co mogliśmy dać, żeby w tym najbardziej dramatycznym czasie Ukrainie ich przygotować do starcia z Rosją, no to w sumie rząd Prawa i Sprawiedliwości to zrobił. Robił to jako pierwszy, przekraczając kolejne granice psychologiczne ciężkiego sprzętu, czołgów, armatohaubic czy nawet samolotów. No to my pierwsi mieliśmy jaja, żeby to robić. Natomiast no dzisiaj Tusk i Radosław Sikorski, cała reszta, plejada gwiazd większości sejmowej dzisiejszej, no to przecież kilka lat temu, nie wiem, Sikorski chociażby, państwo pamiętacie, że mówił o tym w 2010 roku jeszcze, w czerwcu czy w sierpniu, o tym, że Rosja powinna być w NATO w gruncie rzeczy. To samo zresztą mówił Koziej, szef Bezpieczeństwa Narodowego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego u prezydenta Komorowskiego. Czy takich wypowiedzi no już bardziej prorosyjskich trudno sobie wyobrazić, było mnóstwo i ta polityka była po prostu prorosyjska. Zresztą Ann Applebaum, żona Radosława Sikorskiego, mówi o niej nie dlatego, że jest jego żoną, jest wpływową personą wśród elit waszyngtońskich, nagrodzona kiedyś Pulitzerem. Niebanalna osoba, która ma swoje wpływy. Więc jak pomyślimy o tym, że pani Ann Applebaum w wywiadzie rzece przeprowadzonym z Donaldem Tuskiem w roku, przepraszam, 2021, ale tutaj głowy nie daje, być może to był koniec 2020. W tym wywiadzie rzece pani Ann Applebaum mówi o tym, że
W zasadzie to dobrze, że ten Nord Stream 2 powstanie, bo będzie mniej pieniędzy na korumpowanie Ukrainy. No, wiecie Państwo, jeżeli taki sygnał, czy taka była opinia amerykańskich elit, reprezentujących też to stronnictwo Joe Bidena, no to ja się nie dziwię, że jak Joe Biden został prezydentem Stanów Zjednoczonych, to jedna z jego pierwszych decyzji dokonana w porozumieniu z Niemcami i z Rosją, ponad głowami Ukraińców, to było zniesienie sankcji na Nord Stream 2 i umożliwienie dokończenia tej inwestycji. To tak na marginesie, kiedy dzisiaj słyszę, że są niepokoje, że Donald Trump będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, no bo co to będzie za kierunek wobec Rosji? No to jednak jak patrzę na jego faktyczne decyzje i decyzje Joe Bidena na początku jego prezydentury, kiedy po prostu przeprowadził reset z Rosją, kolejny reset, kolejne bezmyślne pokazanie słabości wielkomocarstwowej Rosji, no to jednak Donald Trump prowadził inną politykę i myślę, że to nie będzie zły wybór dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, jeżeli Donald Trump tym prezydentem znowu zostanie, tak na marginesie, ale już rozgadałem się. Dobra, no to następne pytanie. Rosja korzysta mocno z wszelkiego rodzaju ruchów ekstremistycznych, zarówno tych prawicowych, jak i lewicowych. Czy mógłby pan poseł przybliżyć to, co już w sumie było poruszone, czyli jak to wygląda z ruchami tak zwanych zielonych i w ogóle ekologów w kontekście właśnie energetyki, zwłaszcza jądrowej, zarówno w Niemczech, jak i innych krajach Europy Zachodniej? No, szeroki temat. W zasadzie to można to pokazać na przykładzie też samego Scholza, dzisiejszego kanclerza niemieckiego, który był przewodniczącym młodzieżówki lewicowej w RFN-ie, nie w SPD, bo on się wywodzi z RFN-u, co też jest ważne. On, będąc tym przewodniczącym młodzieżówki, od początku chłonął tą propagandę rosyjską, sowiecką, właśnie o pacyfizmie i o antynuklearności. Co było no, prostą agendą sowiecką prezentowaną w czasie spotkań z Scholzem, których on odbywał bardzo dużo na terytorium NRD. Wypowiedzi jego antynatowskich z tamtego czasu i zresztą z lat późniejszych jest wiele. I został potem tym kanclerzem Niemiec. No, został tak wychowany. On nawet myślę, że miał takie poglądy, czy może ma dalej takie poglądy, bo on po prostu został tak ukształtowany, tak wychowany przez swoje środowisko polityczne. Pieniędzy, które szły po prostu na to, żeby wspierać te organizacje, możemy domyślać się, że było bardzo dużo, skoro na media pozwalali sobie na to, żeby inwestować miliardy euro, to myślę, że na te organizacje pozarządowe szły podobne pieniądze, chociaż tutaj trudniej, no bo to nie są jawne informacje. No ta książka to jest taka, można powiedzieć, biała księga z tego, co wiemy i co można się dowiedzieć oficjalnie. Ja nie mam dostępu do tajnych danych czy do ksiąg rachunkowych różnych organizacji pozarządowych. Ale na pewno nawet w kontekście polskim pewne prawidłowości można zauważać. Czy może nie nawet w kontekście organizacji wprost pozarządowych, ale pewnych takich osób, które gdzieś na tym styku ekologii, organizacji pozarządowych, świata, tych takich NGO-sów działały. I był sobie na przykład taki pan, czy jest dalej, znany zresztą podobno, tak piszą w mediach, reżyser filmów dokumentalnych, zaraz, Kaczyński albo Kwaśniewski. Nie chcę przekręcić nazwiska. Ja tą książkę pisałem już z półtora roku temu, więc wybaczcie mi, czasami nie każdego nazwiska pamiętam, a jest w tej książce bardzo dużo. No i dziwnym trafem tenże reżyser, który zresztą zaczynał jako reżyser filmów dla dorosłych w Stanach Zjednoczonych, przyjechał do Polski dwa razy nakręcić filmy o tym, co się w Polsce dzieje. I za każdym razem robił to na zlecenie no, po części niemieckich pieniędzy, bo robił to na zlecenie koncernu medialnego, którego właścicielem są Niemcy i Francja. Za pierwszym razem przyjechał i nagrał film Drill Baby Drill.
i dotyczyło to kwestii właśnie zaangażowania organizacji pozarządowych i ruchów społecznych oddolnych, które miały zatrzymać odwierty w Polsce gazu łupkowego. Potem wiemy, że te tezy, które on prezentował w tym filmie, to było powielanie tez z amerykańskiej też przestrzeni publicznej, gdzie te same po prostu nieprawdziwe informacje o tym, na przykład, że tam, gdzie są odwierty, to nagle metan zaczyna z kranów się wydobywać i mogą domy wybuchać, że to wszystko po prostu była nieprawda, że rzeczywiście tak bywa w Stanach Zjednoczonych, ale tak bywa tam od dziesięcioleci, bo tam, gdzie ten metan jest w bardzo dużych stężeniach gdzieś tam pod ziemią, to tam się po prostu zdarza, że on się wydobywa. I tak było też przed tymi odwiertami. W każdym razie nagrał taki film, gdzie pokazywał te ruchy oddolne, społeczne, jako właśnie jakieś walczące o planetę, o zdrowie Polaków i że Polacy po prostu tego nie chcą. Trochę tak jak w Stanach Zjednoczonych, podobno Amerykanie tego nie chcieli. Tylko że potem się okazało po weryfikacji tego, no co też powstawały konkretne dokumenty, raporty, że te osoby, które miały na przykład stać za tymi oddolnymi inicjatywami, że to byli ludzie zupełnie nawet nie z tych województw. Jakby to byli ludzie przewożeni z innych części Polski po to, żeby po prostu być statystami, dostawali pieniędzy za to, żeby... To tak jak podejrzewam część tych działaczy z KOD-u, tak? Tych takich najbardziej aktywnych, którzy gdzieś od jakiejś godziny do jakiejś godziny mieli po prostu stać, żeby robić tłum. No, myślę, że szczególnie w Polsce za czasów Tuska, jeszcze nie tak dawno minionych, to bezrobocie było dużo wyższe i myślę, że nie ma nawet się co ludziom dziwić, że za stówkę dziennie czy za półtorej byli gotowi gdzieś stać i przez tydzień czy dwa tygodnie, pobierając dniówkę, po prostu prezentować nawet nie tyle poglądy, co po prostu robić za tłum sztuczny. A drugi raz ten reżyser przyjechał do Polski. Lech Kowalski właśnie... się nazywał. A Lech Kowalski. No to tak. Byłem blisko. Drugi raz przyjechał, jak się zaczęła ta wielka wojna właśnie na Ukrainie, rosyjska napaść, gdzie przyjechał i zaczął kręcić film, stawiając tezy, że no tak, Polacy pomagają, ale tutaj w zasadzie to dużo rasizmu też widać, bo jak przyjeżdżają Murzyni przez granicę, to widać, że tak ludzie patrzą mnie pewnie z niepokojem. Jakieś taką, tworzył w tym filmie taką atmosferę grozy, jakbyśmy byli rzeczywiście takim, fajnie, że pomagamy, ale jednocześnie jesteśmy tacy ksenofobiczni i generalnie to pomagamy, ale tak nie do końca z przekonania. A poza tym, no to jednak jest ta tajemnica ukrywana przed narodem polskim o Wołyniu, o Galicji, o tym, że dochodziło do mordów ze strony Ukraińców i że to jest taka tajemnica. I pokazuje jakieś tam mapy w tym filmie, spotyka się z jakimiś działaczami. Dzisiaj na przykład wiemy, że taka główna pani, która tam występowała, to działaczka Konfederacji ze stronnictwa tego bardziej braunowego. Lucyna Kulińska. Tak, która pokazuje jakieś tam mapy, stworzy jakąś taką, wiecie, atmosferę strachu, że w Polsce o tym nie można mówić, o tym, że ci Ukraińcy mordowali Polaków. No wiecie, nas to śmieszy, ale chyba, że może za mało o tym się w przestrzeni publicznej w Polsce też swojego czasu mówiło, ale to nie jest żadna tajemnica. Ale pamiętajcie, że ten film nie ma trafiać na polski rynek. On ma trafiać do Stanów Zjednoczonych czy do zachodniej Europy, gdzie ma zasiać pewne wrażenie, moim zdaniem, tak, że okej, ci Ukraińcy tutaj do nas przychodzą i Polacy im Ukrają pomagają, to bardziej, że to był taki czas, kiedy no, ta euforia też wokół Polaków, którzy okazali tak wielkie miłosierdzie, była znana na całym świecie, zaczęła być znana. A ten film miał też przedstawiać z jednej strony trochę gorszym świetle Polaków, ale z drugiej strony też tak obrzydzać tych Ukraińców jednak. Że okej, oni są tutaj uchodźcami, ale oni mają też dużo za uszami i nigdy za to nie zapłacili, a w Polsce o tym nie można mówić. Takie podprogowo przyjeżdżał wtedy, kiedy działy się w Polsce ważne rzeczy i te jego filmy uderzać miały tak naprawdę w te ważne polityczne, czy nawet więcej niż polityczne inicjatywy z naszej strony. Obudowane to właśnie różnymi działaczami społecznymi czy oddolnymi ruchami, więc myślę, że bardzo często kiedyś wyczuć, czy coś jest na zlecenie, nie wiem, Kremla, ale ewidentnie było to działanie antypolskie i też przeciwne, myślę, bezpieczeństwu Polski czy naszej części, naszego regionu w
Europie. To taki przykład. To są bardzo ciekawe sprawy, jak się wejdzie właśnie w szczegóły. Mhm. Kryzys graniczny uwidocznił nie tylko agresywność obu wschodnich despotii, a także gotowość części uczestników polskiego życia politycznego i publicznego do de facto wspierania tego. Na ile jest to głupota, krótkowzroczność czy naiwność, a na ile wynik realnych wpływów rosyjskich czy też białoruskich? Jeszcze raz. Kryzys graniczny uwidocznił agresywność obu wschodnich despotii i gotowość części polskiej sceny publicznej, politycznej do wspierania tego. Ja tego nie rozumiem do dzisiaj. Znaczy, to jest temat, który regularnie się pojawia i no, jak widać niestety po tym wyniku wyborczym, mimo to, że to jest tak oczywiste, prawda? Znowu wracam do tej granicy. No, co mówił Tusk i jego koledzy 2 lata temu, czy rok temu, czy pół roku temu o konflikcie na granicy? To było nie tylko bagatelizowanie, ale to było oczywiście no, bujanie łódką polską, żeby ją, mam wrażenie, nie wywrócić dla jakichś krótkich, doraźnych, politycznych korzyści. Gdzie przecież to nie było tajemnicą, że to jest działanie służb rosyjskich i białoruskich o kryptonimie Śluza. To od początku było zaplanowane. No i wszyscy o tym wiedzieli. Wiedzieli nasi sojusznicy z NATO. Wiedziały nawet władze Unii Europejskiej, poza oczywiście Parlamentem Europejskim, bo to jest w dużej mierze cyrk i na pewno rosyjskie pieniądze też tam są, ale po prostu jest tam też mnóstwo ludzi, którzy nigdy nie powinni zajmować żadnych publicznych stanowisk. I łatwo, myślę, że można ich nakręcić na różne bzdury. No ale nawet, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale premier jednego z landów, już nie pamiętam którego, ale swojego czasu wysłał list do ministra spraw wewnętrznych rządów Prawa i Sprawiedliwości, dziękując za to, że tak skutecznie chronimy granic Unii Europejskiej. A z drugiej strony mamy tą całą totalną wtedy opozycję, która no, beształa, która nazywała mordercami, która no, opowiadała niestworzone historie. I nie wiem, jak Janina Ochojska, którą nazywam tutaj Janiną Putina, bo to, co ona opowiadała o jakichś grobach, masowych mordach na tych niewinnych uchodźcach, no, to woła o pomstę do niej. Dlaczego oni to robili? Ja tego nie rozumiem do dzisiaj. No, czy oni są agentami Putina? Zakładam, że nie są jednak agentami Putina, ale są ewidentnie byli jego pionkami w tak dramatycznych czasach i w tak ważnych sprawach. Tym bardziej, że, drodzy Państwo, jakby wykorzystywanie migrantów to nie jest żadna nowa sztuczka w wykonaniu bolszewików. Oni robili to kilka lat wcześniej, w 2016 czy 2017 na granicy fińskiej, czyli bardzo niedawno. Kiedy Finowie zdecydowali zmienić trochę kurs wobec Rosji, żeby był bardziej antyrosyjski i jakieś tam legislacyjne zmiany byli w trakcie procedowania, no to nagle zaczęły się pojawiać zielone ludziki, czy zielone ludziki, no ciemniejsze, ciemnoskóre reprezentanci innych narodów, którzy zaczęli w większej ilości pojawiać się na bardzo długiej granicy fińsko-rosyjskiej. No i fińskie władze przestraszyły się i wycofały te projekty legislacyjne. 30 lat wcześniej, bo w latach 70., kiedy Kubańczycy mieli problem z różnego rodzaju przestępcami, ale też oczywiście działaczami opozycji demokratycznej na Kubie, a nie wiem, też homoseksualistami, których rząd Kuby nie tolerował, komunistyczny. No to co oni zrobili? Też zaplanowali operację Bravo, która była z jednej strony nakierunkowana na to, żeby pozbyła się Kuba problemu, a z drugiej strony, żeby wywołać kryzys w Stanach Zjednoczonych. I tym wszystkim ludziom po prostu pozwolono i pomogło się w tym, żeby oni po prostu Kubę opuścili i trafili na Florydę, gdzie gubernator zarządził stan wyjątkowy z uwagi na to, że w bardzo krótkim czasie tak dużo ludzi tam przypłynęło niewiadomego pochodzenia. Zarządzanie kryzysem przez kryzys taki właśnie migracji, przez takie działania sztucznej migracji jest wykładane na uczelniach rosyjskich służb specjalnych i są podręczniki, które można nawet w internecie znaleźć rosyjskie, które tego dotyczą. A mimo to Tusk i jego akolici w ten sposób do tego tematu podeszli.
nie potrafię powiedzieć dlaczego do końca, bo dla mnie, dla polskiego, powiem górnolotnie, patrioty, za takiego się uważam, jest to przekroczenie jednak cienkiej czerwonej linii, gdzie chodzi o bezpieczeństwo narodowe. To jeszcze zostając przy polskiej scenie, czy skrajnie lewicowe grupy uwikłane publicznie... Znaczy, oczywiście ja wiem dlaczego, znaczy nie. W dłuższej perspektywie tego resetu, no to robili to dlatego, bo Niemcy chcieli robić interesy z Niemcami, z Rosją, no i dlatego. Okay. Ale dlaczego 2-3 lata ostatnie na ten graniczny kryzys tak przedstawiali, no to tego już nie rozumiem. To już jest za gruba sprawa. Wracając do pytania, czy skrajnie lewicowe grupy uwikłane w Polsce w publiczną walkę z religią, tradycją, z tak zwanymi czarnymi protestami mogą być inspirowane, warunkowane i przede wszystkim finansowane przez Moskwę? Na przykład mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju portale zrzutkowe. Myślę, że mogą być. Myślę, że nawet pewnie są, jeżeli jest szansa na to, żeby w państwie, które jest jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy w tym przypadku, czy krańc bałtyckich, które są, czy które Rosja stara się odzyskać do swojej strefy wpływów, czy wręcz podbić, można wywołać kryzys, który na przykład pogrzebałby władzę, która jest bardzo antyrosyjska, taka jak poprzedni rząd. To myślę, że jest to bardzo w interesie Rosji, żeby takie działania wspierać i też finansować. Okej. Myślałem, że jeszcze coś pan poseł... No mógłbym to pokazać na innym przykładzie z innego państwa. No i takim dość też przykładzie dość świeżym. Sprzed kilku miesięcy czy sprzed roku, kiedy Turcja wahała się, czy przyjąć Szwecję do NATO. No dziw trafił, że akurat wtedy, kiedy ta Turcja już mówiła, już wszystko skłaniało się do tego, że rzeczywiście wyrażą zgodę, to nagle jeden z takich ultraprawicowych działaczy społecznych, nazwijmy to, szwedzkich, zdecydował się spalić Koran, co wywołało ogromne zamieszki na terytorium Szwecji oczywiście, ale też spowodowało, że nagle z uwagi na brak odpowiedniego potępienia tego czynu przez władze szwedzkie, które za taki czyn nie wsadzają do więzienia, ani nie stawiają nawet zarzutów. Chociaż z innej strony potrafią polityków za cytowanie Biblii wsadzać czy stawiać zarzuty, co jest ciekawymi podwójnymi standardami. No i możemy się zastanawiać, czy ta zbieżność jest przypadkowa, tak? Że ta koincydencja czasowa, no myślę, że nie, że często, znaczy można powiedzieć, że na własne życzenie. Europa Zachodnia przez taką zupełnie nonszalanckie podejście do migrantów z innych, obcych kulturowo nam państw, to, że pozwoliła niektóre z miast, czy niektórych dzielnic dużych miast zdominować przez po prostu islamistów, czy to jest ich wina i po prostu mamy rozumieć wszystko, co tam się dzieje i przykrywać na to, czy to, że tam wybuchają nagle potem jakieś protesty, czy właśnie Koran jest darty, czy to jest coś normalnego. No z jednej strony możemy sobie pomyśleć tak, no bo często chrześcijanie, czy biali Europejczycy są tam często, mają poczucie odizolowania i też pewnie pewnego niebezpieczeństwa. No ale z drugiej strony w Danii, też już nie pamiętam, czego dotyczyła dokładnie ta sprawa, ale też jakaś kwestia mocna polityczna bezpieczeństwa. Tam też nagle Koran został spalony w momencie, w którym miało dojść do tej decyzji. Już przepraszam, nie pamiętam dokładnie, czego to dotyczyło. No i zaczęły się wielkie rozruchy, które uniemożliwiły dokończenie tego procesu politycznego. Więc myślę, że akurat jeżeli wykorzystywanie tej mniejszości narodowej i często antagonizmy wyrastające z tych mniejszości narodowych na tle większości rdzennych Europejczyków, to jest fantastyczne narzędzie do tego, żeby w zasadzie trochę dzieli rządź społecznościami, bardzo łatwo wywoływać konflikty społeczne i wprowadzać ogromny, ogromny bałagan. No w Polsce zrobić to trudniej, ale myślę, że na fali tych protestów czarnych, jakbym był na miejscu Moskwy, to starałbym się też to rozgrywać i podsycać te nastroje
jak najmocniej, bo rzeczywiście w pewnym momencie to miało taki bardzo, myślę, groźny wymiar. Okej, ostatnie moje pytanie, żeby już nie przedłużać. I ostatnie moje pytanie będzie dotyczyło poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej, czyli lat 2007-2015 i korelacji z obecnym rządem. To znaczy poprzedni rząd niewątpliwie był rządem resetu, polityki bardzo mocno prorosyjskiej, prowadzonej wedle zasad tak zwanego realizmu politycznego, który miał być w kontrze do rzekomej rusofobii poprzedniego z kolei rządu, czyli rządu PiSu. Dzisiaj widzimy to zupełnie jakby ta polityka... Dzisiaj to znowu my jesteśmy... Nie, to teraz oni są rusofobami, a my byliśmy prorosyjscy. Tak, i teraz chodzi mi o to, czy ta skompromitowana polityka... Dwa posiedzenia temu w Sejmie była debata na wniosek chyba Budki, ona była, pana posła Budki, na temat prorosyjskości rządów Prawa i Sprawiedliwości. Taki był temat dyskusji. No właśnie, czy ta zmiana polityczna PO w sytuacji, w której polityka prorosyjska nas skompromitowała się w Polsce? Radosław Sikorski jest burterierem antyrosyjskim. No właśnie, czy to jest realna zmiana, czy tylko pewne maskowanie i w gruncie rzeczy PO w głębi swojej platformerskiej duszy jest gotowe do powrotu do takiej polityki? I jeśli tak, to czy ma to związek z tym, że PO to partia chcąc nie chcąc proniemiecka? Myślę, że to ostatnie. Myślę, że przede wszystkim Platforma nie jest partią samodzielną, tylko jest zależna od głównego kursu politycznego w Unii Europejskiej, który wyznacza przede wszystkim polityka Niemiec. I jak ona się znowu zmieni na to, żeby była aktywna współpraca gospodarcza z Rosją, no to rząd Tuska też zmieni swoje podejście. Pójdzie sygnał z Zachodu, no i Polska będzie to urzeczywistniać. Ja dziękuję Bogu, że jak zaczęła się ta wojna, ta wielka się zaczęła, powiedzmy, to jednak był PiS u władzy, bo jakby rządziła Platforma, to nie mam wątpliwości, że nie byłoby takiej śmiałej dyplomatycznej ofensywy w wykonaniu prezydenta i premiera, która jednak też wahające się Stany Zjednoczone, myślę, że w dużej mierze nakłoniła na to, żeby szybciej, a nie później zacząć pomagać i jednak wywołała duży dysonans w Europie Zachodniej, gdzie pamiętacie, że na początku pierwsza oferta Niemiec dla Ukrainy to było wysłanie 5 tysięcy hełmów. Chyba do dzisiaj ich nie wysłali. Wiecie co, no taka to była polityka i oni czekali, aż Ukraina, myślę, upadnie. Ja tak uważam. I nawet dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu na tą politykę niemiecką wobec Ukrainy, to na przykład to, że w 2007 roku nie było zgody Niemiec, bo to Niemcy zablokowały wespół z Francją, ale to Niemcy głównym aktorem były, żeby Ukraina i Gruzja weszły do Paktu Północnoatlantyckiego, to tak sobie myślę, że gdyby Gruzja nie stanowiła terytorium, przez które siłą rzeczy muszą przechodzić gazociągi z Azerbejdżanu, a Azerbejdżan ma gazu też bardzo dużo, no to może by się wtedy Niemcy na to zgodziły. Ja myślę, że Niemcy też na to patrzyły bez mrugnięcia okiem, że nie było w ich interesie, żeby Gruzja była niepodległym państwem, przez które mogłyby konkurencyjne dla Nord Streamów gazociągi przebiegać i dlatego też mogły podjąć taką decyzję. Po prostu przeliczali to na pieniądze. Całe szczęście to się nie udało, znowu z uwagi na tą antyrosyjską politykę Prawa i Sprawiedliwości, którą wtedy urzeczywistniał Lech Kaczyński. A jeżeli chodzi o Ukrainę, no to to samo. Ja myślę, że to chodziło o tak wielkie interesy, że oni byli z tym pogodzeni i oni gotowi byli odpuścić, byle tylko móc realizować swój mocarstwowy, polityczny projekt Energiewende, no, opracowaną strategię, która polegała na inwestycji w OZE i transformacji w tym zakresie swojej całej gospodarki, ale przy równoczesnym byciu hubem gazowym dla Europy i też dla siebie, no bo przecież OZE potrzebują stabilnego źródła energii, bez tego nie może być sprawnej, stałej sieci elektroenergetycznej, bo raz wieje, raz nie wieje, raz świeci słońce, raz nie świeci słońce. Nie da się oprzeć gospodarki tylko OZE. Więc myślę, że to było aż tak okrutne i tak straszne. A kiedy sobie pomyślimy, że też Niemcy zbudowały w
wokół siebie mit państwa, które wyznacza jakieś moralne standardy, no to muszę powiedzieć, że jest to okropne. No dobra, to oddaję głos. Tutaj pan redaktor się zgłasza. Tak, mam pytanie dotyczące tego, jaką rolę w Resecie z Rosją odgrywali funkcjonariusze i współpracownicy Stasi, czyli wschodnio-niemieckiej bezpieki. Jedną z architektów. Myślę, że dużą. Jedną z filarów Resetu była Angela Merkel, no oczywiście nie udowodniono nigdy jej współpracy, ani jakichkolwiek związków ze Stasi, no ale była chociażby obywatelką wschodnich Niemiec, należała do partyjnej młodzieżówki. No myślę, że najlepszym przykładem było to, kto został szefem Nord Stream AG, czyli tej spółki, która działała na terytorium niemieckim, ale była no, spółką córką Gazpromu. No to był stary agent Stasi, przyjaciel z czasów komunistycznych Władimira Putina, który był kiedyś na placówce w NRD. NRD. Więc no myślę, że to jest taki no, bardzo konkretny przykład agentury Stasi, która to wspierała. No nie wiem, można by tak szeroko patrzeć. Świat mediów też w niektórych przypadkach jest tam opanowany przez agentów Stasi. Nie wiem, Berliner Zeitung, na przykład taka gazeta, dość wpływowa w lewicowych też elitach niemieckich. No też jej właścicielem jest agent Stasi stwierdzony. Ona też była jedną z takich tub propagandowych za tym, żeby te Nord Streamy po prostu budować. A ja myślę, że to nawet jest szerszy problem Niemiec, po prostu ich mentalności wynikający jeszcze z czasów zaborów polskich i może i wcześniej. I pojęcie Middle Europa, gdzie nie ma miejsca na niepodległą, suwerenistyczną politykę gospodarczą innych państw znajdującymi się między Niemcami a Rosją. Tak są Niemcy wychowane, tak oni rozumują i będą musieli się z tym poradzić, no bo Polska już nie jest państwem, które można podbić, opanować. I myślę, że kiedyś to do nich dotrze, że sytuacja się zmieniła, ale biorąc pod uwagę, że w tych Niemczech nazistowskich, prawda, z czasów II wojny światowej, rozprawa z ludźmi odpowiedzialnymi za tą potworną II wojnę światową wyglądała tak, że sędziowie, którzy byli w czasie II wojny światowej członkami NSDAP, potem po II wojnie światowej orzekali o niewinności no, morderców z służb niemieckich czy z wojska niemieckiego na podstawie braku dowodów. Tak naprawdę w Niemczech po II wojnie światowej, niby już wolnych Niemczech, tam na wyroki więzienia to może zostało skazanych kilka osób i na takie symboliczne wyroki więzienia na zasadzie jednego, dwóch czy trzech lat. Naprawdę to jest taka skala. Tam, my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale tam nie było denazyfikacji w Niemczech. No bo zresztą jakby ją przeprowadzić, no to 1/3 Niemców musiałaby trafić do więzienia. A niemieckie elity się nie zmieniły ani na jotę. Ci sami ludzie, którzy byli bogaci, którzy zbudowali wielkie majątki z czasów, w czasie II wojny światowej, te majątki zachowali. Ci sami, którzy byli wysoko postawionymi w wojsku czy w dyplomacji funkcjonariuszami w wolnych Niemczech, dalej piastowali swoje stanowiska. No bo na kim wolne Niemcy miały budować nowy świat elit? Oni nie mieli innych elit. To byli ludzie, którzy byli wykształceni, mieli doświadczenie i tak dalej. Stany Zjednoczone niestety dały na to pozwolenie pod warunkiem takim, że będą tam stacjonować i bardzo dobrze. Ale trochę to koncesjonowały, no po prostu. Nie wiem, córka Heinricha Himmlera też pracowała w wywiadzie niemieckim, wolnych Niemiec na przykład. Znaczy tam z pokolenia na pokolenie. No, to, jeśli można, no bo tutaj co pan mówi, to mniej, że jawi jako walka różnych narracji. Bo Rosjanie poprzez swoje wpływy media stworzyli taką inną narrację. Dlaczego my nie tworzymy jako Polska takiej narracji?
Angela nieudowodniona, że była w Stasi, ale wystarczy, że jako fizyk była w Dubnie. Dla młodych ludzi Dubna to był tajny ośrodek jądrowy, no i tam też tylko mysz się prześlizgnęła, ale nie ktoś, kto przyjeżdżał z Niemiec, nie był w Stasi. Angela Merkel była działaczką NRD-owską. No ja wiem, ale to oprócz tego ojciec jej był pastorem, no więc krótka piłka, tak? Więc tutaj nie ma wątpliwości, a jej związki ze Schroederem i popieranie tego, natomiast... No ale co mieliśmy mówić jako politycy prawicy? Ale nie, ja mówię Muti niemieckiej, którą kochają Niemcy, że to... wasza premier, kanclerz to jest jakaś rosyjska agentka? Nie, no, ale... Mówiliśmy, że realizuje rosyjskie interesy, tak samo jak Donald Tusk, no ale no, nie mamy dowodów, no ale jakbyśmy mieli, to nie wiem, to już zadanie... No, nie chodzi już o ten, kto jest inteligentny, to jest, no, natomiast jeżeli mówimy o tym czasie resetu, przynajmniej ja oglądając serial Reset na Cęckiewicza, to nie jest może dobry, no ale jest tam tyle niepokojących materiałów, że wypadałoby coś z tym zrobić, ale wydaje się, że nic z tym nie zrobią. No tutaj bije się we własne piersi, bo zgadzam się z panem, że ta Komisja do spraw badania rosyjskich wpływów w polskim parlamencie, a w zasadzie poza nim, bo na podstawie ustawy po prostu została ta komisja powołana przez ekspertów takich chociażby jak Cęckiewicz, że ona świetnie, że powstała, tylko ona powinna była powstać tak, lata wcześniej, a nie na pół roku przed wyborami, bo to rzeczywiście źle wyglądało, a taka komisja była potrzebna. A jak coś takiego się robi po latach, to niestety traci się ten efekt i też przyzwolenie i zrozumienie narodu, żeby to zrobić, bo pamięć narodu jest niestety krótka. Po prostu jest bardzo krótka i dużo rzeczy się wybacza, o wielu rzeczach się nie pamięta, potem można naprawdę odwracać kota ogonem. No nie wykorzystaliśmy tej szansy na oczyszczenie tej przestrzeni publicznej z osób, które ewidentnie podejmowały decyzje na wskroś prorosyjskiej i tak, żałuję, że tego nie udało się po naszej stronie, z naszej inicjatywy wyjaśnić. To była za późno ta inicjatywa, zgadzam się z panem. No, ale to jest w ogóle dobre pytanie. Dlaczego przez te 8 lat nie było rozliczeń, jeżeli chodzi o platformę ludzi, szkodników z platformy, którzy niszczyli Polskę. Trochę zbaczamy z kursu dzisiejszego spotkania, ale oczywiście każde pytanie jest ważne. No nie, no, nie powiedziałbym, że nie było rozliczeń, tylko jak przejmujecie państwo administrację po 8 latach rządów Donalda Tuska, je wykopacz, to chyba jeszcze gorzej. Prokuratura, wymiar sądowy, sprawiedliwości, no są instytucjami dość, powiedziałbym, skostniałymi i raczej niechętnymi jakimś dużym reformom. Działają jak chcą i myślę, że rzeczywiście w jakimś wymiarze są skorumpowane. Nie mówię, że dużym, ale w jakimś wymiarze. Pewnie bardziej w tych wyższych instancjach niż tych niższych, często trafiających tam po znajomościach, czy wręcz jakichś relacjach jeszcze z minionego systemu politycznego. No to zanim się to rozkręci, zanim się dobrze rozezna, a nie da się rozeznać tej sytuacji nie będąc u władzy, tak mi się wydaje. Poza tym nie jest tak, że można, nie wiem, nagle wyrzucić wszystkich sędziów, albo wszystkich prokuratorów, albo nawet połowę za burtę i powiedzieć, no dobra, to teraz zmiana, tak, teraz nasi. No rzeczywiście byłoby to niezgodne. Nie stało się tak. Teraz też tak nie jest. Teraz po prostu wyrzucają na kluczowych stanowiskach ludzi. Rzeczywiście robią czystki, co nie znaczy, że zwalniają z pracy. Po prostu wywalają często świetnych prokuratorów, którzy rozpracowywali grupy przestępcze zorganizowane. No ale to na marginesie. W każdym razie to wymaga czasu, a po tym, jak już się, nie wiem, powiedzmy, że zajmie kilka miesięcy czy rok ta reorganizacja tych struktur, gdzie już wiadomo chociaż trochę, kto jest kim, kto ma większy zapał do łapania bandytów w białych kołnierzykach, polityków z pierwszych stron gazet, kto po prostu nie zdezerteruje, kto będzie miał odwagę. To jeszcze trzeba zebrać dowody, przeprowadzić postępowania. No niestety, ale z tego co wiem, to służby specjalne za czasów Platformy no, nie szczególnie chciały tych polityków ważnych ścigać i
i zbierać na nich dowody, czy prowadzić śledztwo, więc trzeba było to zacząć tak trochę od szczęścia, trochę z niczego, to nie jest łatwe. No jak nie masz materiału dowodowego, to najpierw musisz go zebrać, żeby kogoś skazać. Jak wcześniej on nie był zbierany, to skąd go uzyskać? Nie jest proste. Natomiast trochę sukcesów jednak też było. No, to, że Sławomir Nowak, no, znaleziono w skrytkach jego mebli kilkaset tysięcy złotych. Najbliższy człowiek Donalda Tuska, no to myślę, że do jakiejś tam rysa na tym brylancie tuskowym była. To, że oczywiście on już dzisiaj jest na wolności, ale postępowanie się toczy, tak? No, akt oskarżenia tam jest złożony, zobaczymy jak się skończy. Nie wiem, czemu go wypuścił sąd. Myślę, że przy takich dowodach to raczej dość niepokojące. Tam szereg postępowań się toczyło, część zakończyła się nawet skazaniem, nawet jeżeli chodzi o takiego działacza Solidarności, który miał załatwiać różne rzeczy w ministerstwach zarządów Tuska. Nie pamiętam nazwiska, taki człowiek Solidarności, który był takim bankierem Solidarności, Pinior. No on dostał śmieszny wyrok, no bo skazano go de facto za powoływanie się na wpływy i za korupcję. A drugi wyrok sądu, ten prawomocny, skazał go na wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu. No to jeżeli ważnych polityków, byłych posłów w Polsce za to, że wykorzystując swoje wpływy i zdolności po prostu korumpują urzędników, skazuje się na takie delikatne wymiary kary, no to nigdy w Polsce się tego nie wyplemi, prawda? No bo zawsze będzie ochota wśród części polityków, części administracji publicznej po prostu brać w łapę, skoro takie sankcje są delikatne. Z drugiej strony, no widzicie Państwo, no ludzie, którzy rzeczywiście zwalczali tą korupcję i tą mafię, jak nie wiem, Kamiński i Wąsik, nawet gdyby ktoś wychodził z założenia, że oni jakieś tam proceduralne popełnili błędy i nadużyli władzy, chociaż ja, znając tą sprawę, dość mocno się jej przyglądając, tak nie uważam, to takich ludzi skasywać na bezwzględne pozbawienie wolności, to w Polsce czegoś takiego jeszcze no, nie było. No, z jednej strony wypuszcza się białe kołnierzyki, albo no, też co mam powiedzieć, myśli pan, że mnie to do furii nie doprowadzało jak Roman Giertych, kiedy chcą mu postawić zarzuty, udaje, że omdlewa i nie można mu postawić zarzutów, bo mówi, że zemdla, a po tym jak wstał, to wyjechał do Włoch. No tak było. A potem składamy wnioski o jego no de facto ekstradycję z Włoch. Znaczy nie ja, tylko prokuratura, żeby można było go przesłuchiwać w charakterze go podejrzanego. To też to chyba umożliwiło wtedy zbranie materiału. Włoski wymiar kary, włoski sąd odmawia, bo mówi, że w Polsce nie ma praworządności. No to rzeczywiście, no... Co mam panu powiedzieć? Chciałbym, żeby to wyglądało inaczej, ale na usprawiedliwienie powiem, że jednak trochę się udało zrobić. Trochę ludzi już nie jest ludźmi bez skazy, ważnych ludzi, ale też jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to ta reforma, która nie była idealna, ale jednak wprowadziła nowych sędziów do tego stanu sędziowskiego. 30% dzisiaj sędziów to są nowi ludzie, którzy przeszli bardzo trudne studia w Krakowie. Pewnie większość z nich nie ma prawicowych poglądów, tak jak to po prostu jest na studiach prawniczych, tak to po prostu jest nie wiem, w adwokaturze w paletrze, ale to nie znaczy, że to są złodzieje. Ja znam dwie osoby, które z mojego roku poszły do krakowskiej szkoły prokuratorów i sędziów. No to były jedne z najlepszych, najbardziej kumatych osób u mnie na roku. Więc jeżeli tam tacy ludzie szli, tacy zostali i 30% tych dzisiejszych sędziów na tych niższych instancjach, ale to jest ten nowy zaciąg, nawet jeżeli mojej partii nie lubią, no to wierzę, że może jednak będą dawać tą sprawiedliwość w sądach, jak się tam pójdzie. Chociaż przez długie ostatnie lata słyszeliśmy, że to są neosędziowie, że nie są sędziami i że trzeba ich wyrzucić. Już widzę, jak Donald Tusk teraz wyrzuca 30% sędziów w Polsce z pracy. Tak, to takie magiczne słowa. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, no, że to jednak da coś to ziarno wyda, no, ten plan. Tutaj nawet pan, to, że jest tych 30%. Tak. Tutaj pan doktor chciał też coś zapytać. Ja krótkie, konkretne pytanie. Zbyt pana posła. Czy i jeśli tak, to w jakim stopniu Polska Partia Konfederacja jest penetrowana przez rosyjskie służby?
No, muszę uważać, żeby mi ktoś procesu nie wytoczył. No, mogę mówić, że nie wiem, no bo nie wiem tak naprawdę, ale niektóre działania niektórych z polityków no, są dziwne, prawda? Przede wszystkim Grzegorz Braun. No ja, jeżeli jest ktoś, kto jest z Polski wydalany, nie ma wobec niego postępowania, ale jest wydalany i oficjalnie jest to powiedziane z uwagi na to, że jest podejrzewany o szpiegostwo na rzecz Moskwy, tak? I potem Grzegorz Braun jedzie do Moskwy i się z nim spotyka, nawet nie robi z tego tajemnicy, ale wrzuca chyba na media społecznościowe, wrzucał zdjęcia z nim. Z Kirillowym. No to jest to dla mnie dziwne i nie do zaakceptowania dla polskiego polityka, prawda? Jeżeli Grzegorz Braun jedzie, on chyba, jeżeli dobrze pamiętam, on był na Krymie. Patrząc na on albo Janusz Korwin-Mikke. Janusz Korwin-Mikke na pewno. Janusz Korwin-Mikke. No jeżeli jedzie na Krym, pilnować, żeby referendum było, że było, nie wiem, demokratyczne. Na Krymie okupowanym przez Rosję, gdzie wcześniej po prostu wywala się z Krymu wszystkich tych, którzy nie myślą po rosyjsku. No to budzi to moje podejrzenia, że to jest jakieś działanie dwuznaczne, delikatnie mówiąc. No, nie chcę powiedzieć, że Janusz Korwin-Mikke jest rosyjskim agentem. Tego nie wiem. Mam nadzieję, że nie, że to są po prostu jakieś jego problemy, które się pojawiły po prostu z wiekiem. Nie, zawsze. Przepraszam, że tak mówię, niegrzecznie, no ale inaczej tego sobie nie potrafię wytłumaczyć. Natomiast Grzegorz Braun, no to tutaj mam nawet dalej idące podejrzenia. Nawet wiecie, można mieć swoje zdanie na temat wpływu, no nie wiem, polityki Izraela, czy części społeczności żydowskiej w Polsce, że robią złą robotę. Duża ich część myślę, że robi złą robotę w Polsce, szczególnie ta, która no, nie akceptuje swojej polskiej tożsamości i na przykład zrównuje nas z niemieckimi oprawcami. Ale no, tak jak mogą być święta Bożego Narodzenia, nie wiem, dzielimy się opłatkiem w Sejmie, no to jak ktoś chce, to w tym Sejmie może sobie też przyjść na uroczystość odpalenia tych świec chanukowych. Ja nie mam z tym problemu. Jak tutaj są jacyś rodzimowiercy pogańskich religii, to proszę bardzo, jak jest jakiś poseł, który chce was zaprosić, czy nie mówię was, czy kogoś, nie wiem, jakąś kulturalną uroczystość, to nie jest moja sprawa. No, na tym polega wolność w demokratycznym państwie, że, no, że można to robić. A jeżeli Grzegorz Braun idzie z tą gaśnicą, widzieliście co robił, to ja nie patrzę na to jak na jakiś jakiś dowcip. Tylko ja patrzę na to, że no tak, Polska jest w ostatnich latach, od dziesiątek lat fałszywie oskarżana o antysemityzm i o to, że braliśmy jakiś współudział w zbrodniach. Kilka pogromów, które miały w Polsce miejsce na przestrzeni ostatnich 100 lat, urasta do rangi jakiegoś prześladowania Żydów, którzy to do nas uciekali, a nie w inne państw na świecie, dlatego, bo to u nas się czuli bezpiecznie. No to jak on coś takiego robi, to sobie myślę, no tak, no i teraz ta jego akcja będzie nas kosztować nie wiem ile miliardów złotych, żeby odczynić ten fałszywy obraz. Tak sobie myślę, na przykład. Całe szczęście to się tak nie rozlało. Być może dlatego, że cała klasa polityczna jednak zachowała się zachowawczo, zapobiegawczo i wyraziła twardy protest wobec tego, co zrobił. Ale było takie, myślę, zagrożenie, że opatrzcie, w polskim Sejmie tacy są posłowie, że no, takie rzeczy robią. I to bez względu, kto ma jakie nastawienie do niej, polityki, mówię, Izraela czy mniejszości żydowskiej w Polsce, to po prostu było bardzo szkodliwe i bardzo na rękę na przykład właśnie Rosji. Proszę bardzo, proszę pański. Chciałbym wrócić do tematu wpływów rosyjskich, ale nie tych twardych, agenturalnych, ale o soft power. Przecież powszechnie znane jest pojęcie w języku oryginału poliesnie idioty, czyli pożyteczni idioci, którzy byli obrońcami Związku Sowieckiego, propagatorami osiągnięć Związku Sowieckiego, nie dlatego, że byli agentami i nie dlatego, że byli komunistami, ale dlatego, że uważali najczęściej to opcja, powiedzmy, lewicowo-liberalna, tak? Uważali, że
ten Związek Sowiecki jest jakimś postępem na przykład w stosunku do tego co było, tak? No wszyscy, myślę, że część z Państwa tu na tej sali pamięta Sartra, który oburzył się, kiedy wydano archipelag Gułag Sołżenicyna, kiedy w latach 70. wydano go we Francji, ponieważ robotnicy francuscy stracą nadzieję. Na to sobie jest pamięci, więc, ale o utracie nadziei tam było. Nadzieje na co? No wszyscy domyślamy się na co, prawda? Na ten nowy, wspaniały świat, tak? Który miał Związek Sowiecki budować. Nawet jeśli w sposób pojęcie Sartra niedoskonały, to jednak było to coś lepszego. No, typowy przykład pożytecznego idioty, człowieka, który, co ważne, nie bierze pieniędzy. I pytanie moje do pana posła jest takie, na ile pan ocenia obecnie siłę tej rosyjskiej soft power, która wykorzystywała przecież tą autentyczną sztukę. Wszyscy wiemy, że elementem propagandy był Kura Aleksandrowa, ale wszyscy też doskonale wiemy, że Kura Aleksandrowa była to rzeczywiście sztuka na bardzo wysokim poziomie. To trzeba sobie jasno powiedzieć, tak? Ci z Państwa, którzy pamiętają rozmowę w porcie Wysockiego sparafrazowaną przez Kaczmarskiego, pamiętają, że i darze w oblasti balieta, i nawet w dziedzinie baletu, Związek Sowiecki jest tym krajem przodującym. I pytanie moje do pana posła, co po dwóch latach wojny i jednak demolowania tej soft power sowieckiej, co z niej zostało, na ile ona jest jeszcze silna? Sowieckiej, rosyjskiej, moskiewskiej. No ja myślę, że ta soft power jest dalej potężna, a abstrahując od Sołżenicyna, który do grobowej deski był apologetą rosyjskiego imperializmu i wyznawcą Władimira Putina. Mimo tych wszystkich nieszczęść, które opisywał w swoich książkach, co jest też ciekawą psychologiczną, psychologiczna ciekawostka, że to jest jakiś też taki sztokholmski moim zdaniem przypadek. Myślę, że ogromna i znowu wracam, no nie musimy daleko patrzeć, no granica. No ile musi mieć Rosja tutaj agentów swoich wpływów, którzy może nawet sobie nie zdają sprawy, że są agentami wpływu. Po prostu dostają pieniądze od kogoś, a ten ktoś wymaga, żeby coś przedstawiać jak a nie inaczej. Albo, no i tworzą modę, żeby coś przedstawiać. No myślę, że jakaś pani Kurdej Szatan, to ona nie wpadła na to sama, że Straż Graniczna to są mordercy, nie powielała tego typu rzeczy. Bo tak uważała, tylko dała się ponieść modzie, no, pewnemu kierunkowi, któremu mainstream wytworzył warunki do egzystencji w Polsce. No, w każdym państwie, gdzie taka soft power nie byłaby mocna, taka sytuacja nie byłaby po prostu możliwa. My się w Polsce czujemy chyba zbyt bezpiecznie i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak jesteśmy rozgrywani. Co mnie przeraża, bo na Litwie, Łotwie i Estonii w tej samej sytuacji te państwa były i są. I tam nie było takich dyskusji, że ojejku, biednych imigrantów nielegalnych nie wpuszczamy do kraju. Nie. Tam społeczeństwa, mimo że procentowo rosyjskich obywateli jest tam dużo, dużo więcej, nawet zdaje się pod 30% w Estonii, to oni jakoś to rozumieli. I tam klasa polityczna jednoznacznie opowiadała się za tym, żeby budować właśnie też jakieś te mury obronne, czy jak to tam nazwać. Tam nie było krytyki tego, tam takich głosów w ogóle nie było, więc chyba my jesteśmy w dużo gorszym położeniu, jeżeli chodzi o to soft power, niż oni. U nich jest większa świadomość, większa odporność niż u nas. U nas jednak komuś zależy na tym, żeby to wywoływać. Ale też no, kompletna głupota naszych polityków i na szczeblu jednak tym centralnym, mówię, Donald Tusk tak dalej, mówię, no nie sądzę, że jest agentem Putina, ale po prostu no, dla mnie jego działania o zdradę wręcz zahaczają. Ale nie u mnie, jestem z Gdańska. Prezydent Dulkiewicz, taka pani u nas rządzi. Grupa Granica, kojarzycie Państwo. Oczywiście. Grupa Granica to jest taka nieformalna grupa, która zrzesza szereg organizacji, które pomagały tak naprawdę, ułatwiały nielegalną migrację. Bo pomagały przewozić nielegalnych migrantów z granicy. No generalnie wspierali przestępstwa. No, Gdańsk
dawał darmową reklamę grupie Granica na swoich autobusach, przestrzeni publicznej. Jakby jawnie ich wspierał finansowo, no przecież to też kosztuje. Nie wiem, Gdańsk dał 100 tysięcy złotych dla gminy Michałowo. Taka była uchwała Rady Miasta Gdańska. A przecież nie sądzę, żeby Rady Miasta Gdańska byli agentami Putyna, po prostu to idioci. Dali 100 tysięcy złotych dla Michałowa, żeby ci zakupili samochód do przewożenia nielegalnych migrantów. Naprawdę. I to jest w uzasadnieniu tej uchwały. Wyjaśnijcie mi to. Dlaczego samorząd może dawać pieniądze innemu samorządowi na drugiej części swoją drogą Polski, jakbyśmy nie mieli na co w Gdańsku dawać pieniędzy, po to, żeby kupować samochód temu innemu samorządowi do przewozu nielegalnych migrantów. To teraz samorząd jest od tego, żeby być taksówką dla nielegalnych migrantów? No, ja nie wiem, no ale myślę, że ten soft power w Polsce musi być bardzo mocny i nakręcany jest przez rosyjskie pieniądze, przez różnych, nie wiem, youtuberów, przez różnych ludzi, którzy po prostu zrobią wszystko za pieniądze, ale też pewnie często za ludzi bardzo świadomych tego, co robią. W Polsce na razie nie było takich przypadków, ale w Niemczech kilka miesięcy temu, czy rok temu już, ukazał się przypadek pana Zajpela, takiego uznanego niemieckiego pisarza, znawcy Rosji, który okazało się, że na rok przed tym, jak wydał książkę o Władimirze Putinie, to zainkasował, przepraszam, nie chcę skłamać, ale chyba 600 tysięcy euro, czy 500, tam w książce oczywiście jest, w każdym razie dużo pieniędzy na swoje konto w jednym z rajów podatkowych, co wypłynęło przy okazji jakiejś tam afery międzynarodowej, że po prostu zauważono takie przepływy pieniędzy od jednego z najbliższych oligarchów Putina. No to się nie ma co dziwić, że potem taki niezależny, wielki znawca Rosji niemiecki pisze książki, w których pewne tezy zgodne z najważniejszymi politykami Kremla forsuje. Potem ludzie to czytają, zachwycają się i myślą, że są tacy mądrzy, bo przeczytali mądrego autora. No, moja książka na pewno jest bardzo mądra. No ale potem ktoś przeczyta, prawda, spotka się z kimś innym, kto się interesuje polityką zagraniczną i mówi, ty stary, słuchałem, czytałem tego Zajpela najnowszą książkę i tutaj to, siam, to patrzcie, jaki mądry facet, a już jestem ekspertem, ktoś go słucha i potem powiela to, prawda, przekazuje dalej, no to po prostu jest takie proste. A pewnie, nie wiem ile tych książek sprzedali, ale no, taki jeden z najbardziej znanych niemieckich znawców podobno Rosji. No i to potem kształtuje tą opinię publiczną i to tak kaskaduje dalej, myślę. A w Polsce, no, kto brał kasy z Kremla, nie wiem, ale mam nadzieję, że kiedyś się dowiemy. Tu proszę, Bogdan. Mam dwa pytania. Pierwsze, nawet jak powiedział, odniósł się do pana wypowiedzi, jeśli chodzi o pozbędny idiotyk, czy go zabrano. Czy ja uważam, że na przykład Grzegorz Braun, czy Janusz Korwin-Mikke, prosowiecki, znaczy prorosyjskich nazwijmy, wynika z tego bardziej z ich poglądów i nawiązywanie do tej szkoły konserwatystów, znaczy do konserwatystów przedwojennych, jak jeszcze końcówka XIX wieku, początek XX, gdzie no, te poglądy prorosyjskie były, no Cudmowski później też krytykował w swojej książce Upadek myśli konserwatywnej w Polsce. Ja bym bardziej to tutaj odniósł się do tego, że to właśnie ich poglądy i taka spadkobierczość ideowa. Zatrzymali się na carskiej Rosji, nie zauważyli. Tyle, że właśnie nie widzą właśnie, że ta Rosja obecna to nie jest jednak ta carska Rosja, bo tam są naprawdę dużo jest elementów jednak tych postsowieckich, sowieckich, albo nawet neosowieckich, to wywieszanie sierpa młota, flagi, chociażby na czołgach też atakującej armii. Wiele filmików to pokazywało, a więc no, ci ludzie albo są ślepi, albo po prostu nie wiem, pewnych rzeczy nie chcą po prostu zobaczyć. I znaczy jeszcze w stosunku do Brauna, czy też Korwina i wypowiedzi też, znaczy czasami są zbieżne z poglądami Gerharda Schrödera, który zawsze mówił, że skończy się to wszystko, wrócimy do polityki biznesu, do business as usual, i wszystko będzie dobrze. Więc mi się wydaje, że to też jakiś ten element też tutaj
ma wpływ. Natomiast moje pytanie, by chodziło mi, bo nawiązując do początku Pana wykładu, chodzi mi o Marine Le Pen, bo Pan wspomniał o Zjednoczeniu Narodowym, że gdzieś ta polityka niedawno się zmieniła wobec Rosji. Co mnie zdziwiło, bo akurat może rzeczywiście ostatnio nie badałem. Nie kwestionuję tego, że Krym jest ukraiński. Ona na początku jeszcze 2 lata temu kwestionowała, czy 3. Mhm. Ale nie, bo też pamiętam, że na necie chodziły takie zdjęcia, że sobie robiła fotki z Prawem Sierpemotem. Co moim zdaniem, no marszałek Petent to by się robił, przepraszam. Ale no mówię, moim zdaniem jakieś te poglądy, znaczy zawsze ta prorosyjskość była. Nie wiem, czy to jest, znaczy zarówno tutaj po tej stronie teraz obecnie prawicowej, jak i wiadomo, tam komuniści zawsze byli we Francji, czy socjaliści byli prosowieccy, prorosyjscy. No i właśnie to tylko, nie wiem, czy ta wymiana tego, bo teraz objął władzę, Marine Le Pen nie jest przewodniczącą tego Zjednoczenia Narodowego, teraz tam jest ten... Nie. Taki 29-latek. A, no właśnie, czy to, czy ta zmiana właśnie może chodziło właśnie, żeby jakby nowy styl ideologiczny przejąć w stosunku do Rosji? Jak pan... No ja jako polityk to rozumiem, bo no jednak społeczeństwo francuskie nie jest tak zamknięte, żeby tam nie docierały informacje z tego, co się dzieje na froncie. Jak słucha się o tym, że rosyjscy żołnierze robią takie okropieństwa, jakie tam robią, no to jednak każdy, kto ma jednak... Większość ludzi to nie są psychopaci. W polityce może mniejszość. No to jednak zauważają trendy. I nawet jeżeli to jest cyniczne, no ale się zmienili. Być może po to, żeby zwyciężać w wyborach. Ale myślę, że jest to zmiana, mam nadzieję, autentyczna, która wynika z tego, że po prostu to se ne vrati. A jeżeli chodzi o ten początek, o którym Pan mówił, o tym micie rosyjskiego konserwatyzmu, to jest no właśnie mit, który szczególnie mocno jest przez Rosjan był w ostatnich 20 latach forsowany w Stanach Zjednoczonych. Gdzie no Stany Zjednoczone nie mają pojęcia generalnie o Europie, społeczeństwo Stanów Zjednoczonych. Dla nich my to jesteśmy jedno państwo. I oni nie wiedzą, że Rosja to jest upadek moralny, etyczny, że to jest państwo upadłe, jeżeli chodzi o duch, o duszę. To jest państwo, gdzie jest najwyższy odsetek aborcji, prostytucja jest na porządku dziennym i to również w klasie średniej. Rozwody drugie czy trzecie największe procentowo na świecie, chyba drugie nawet. A zwierzchnik kościoła moskiewskiego, Cyryl, już w latach 70. został zarejestrowany jako agent KGB i szpiegował dla Rosji, pełniąc obowiązki duchownego w jakimś ekumenicznym, międzyrządowym, ekumenicznej międzyrządowej organizacji w Szwajcarii. Już wtedy, od lat 70. Cyryl był agentem KGB, dzisiejszy patriarcha. No i takie jest to państwo. A jest sprzedawana bajka, że to jest przedmurze chrześcijaństwa, jakaś ostoja konserwatyzmu, jakiś... No i to jest sprzedawane w Stanach Zjednoczonych. Stąd niestety, ale część polityków Stanów Zjednoczonych, myślę, że która też nie ma wielkiego pojęcia o Europie i... Nie, w Stanach Zjednoczonych polityka zagraniczna to nie jest główna jakaś najważniejsza sprawa. Tam jest polityka krajowa zdecydowanie, o tym jest 95% rozmów przy stole czy wśród polityków, nie polityka zagraniczna. I myślę, że część polityków kupiła tę narrację. No a my jesteśmy też od tego, że im tłumaczyć, że są w błędzie, również wśród niektórych polityków Trumpa, czy z nim związanych, jest trochę takich bałwanów, ale staramy się też im przekazywać inne informacje. Myślę, że to też jest ważne, żeby się z tymi politykami nie zamykać na nich, tylko autentycznie się spotykać, rozmawiać i jakby tłumaczyć naszą wersję wydarzeń, im też tłumaczyć, czym jest Rosja, bo oni sobie tam naprawdę nie zawsze zdają z tego sprawę. Jeszcze mówiłeś, Bogdan, że masz drugie pytanie. Nie, to było, chodziło mi o tego prawda. To tu proszę, pan Roman. Roman Malowski, Pole Kijowskie. Ja chcę spytać pana, czy pan uważa, że Rosja rozpadnie się, czy nie? I czy rozpadnie się
się to w jakiej perspektywie, o ile szybko to może odbyć się? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, kiedy mówią o prorosyjskości niektórych tam ludzi, polityków we Francji i w Niemczech, to zapominają raczej o rosyjskości polityków i może nie polityków, a praktyków raczej w Polsce. Ja styknąłem się z tym, że do dnia dzisiejszego propagowano język rosyjski w polskich szkołach i na poziomie takim, że ja pracowałem w jednej ze szkół w Polsce w ubiegłym roku i ja byłem tłumaczem z polskiego języka na ukraiński dla dzieci ukraińskich. I oni mnie żalili się, że nas wrzucają do tego rosyjskiego, chociaż my lepiej jego może znamy nawet niż te wykładowcy, które wykładają i mówią, tak był z Ukrainy, tak drugi język obcy będzie rosyjski, a po co nam ten rosyjski, my lepiej by poszli do niemiecki. No na niemiecki to jakże, to nie tak lekko, to ciężko i tak dalej. I to na poziomie nie jakimś tam wysokim rządzącym, a na poziomie takim średniego zarządzania, na poziomie dyrektora szkoły i u nich tam trzy pani profesorki ze stażem tam 20-40 lat wykładania języka rosyjskiego. I ja raptem przyszedłem, to ja tak dyrektorce tak ostrożnie powiedziałem, no słuchajcie, no może coś z tym trzeba robić. No tak już u nas ustaliło się. I na przykład wzięli historyka wykładać historię i teraźniejszość przedmiot, który był obywatelem Rosji do 2007 roku. I jeżeli on mówi, że książę Włodzimierz, książę rosyjski, то я был у него просто на одном занятии. И то услышал, то мне стало ясно, что как это история, как это ты разнишешь. То вот как звальчить от того, ну так, на таким среднем поземе. Бо цар Николай I кедыш мовил, что шунце Россию не я, а 300 тысячи столоначальник. То ежели от гури идзе taka propozycja, to jeszcze nie znaczy, to, że na średnim poziomie to wyrwać to w ogóle i oddać na śmietnik historii. Bo u nas na przykład, o ile ciężej było u nas to zrobić, ale żadnego języka rosyjskiego na poziomie szkół, można powiedzieć twardo, na Ukrainie na dzień dzisiejszy nie ma. No ciężko mi się do tego odnieść, bo nie wiem, jak jest w polskich szkołach, czy ten rosyjski jest taki powszechny jako drugi język, czy nie. Trochę mnie pan zaskoczył, bo nie słyszałem wcześniej o tym. Oczywiście ja nie uważam, żeby nauka języka wroga przy odpowiednim wyjaśnieniu, czym Rosja jest, miałaby czymś jakimś szczególnie szkodliwym, ale rzeczywiście takie, gdyby rzeczywiście było tak, jak pan mówi, że poza angielskim to przede wszystkim rosyjski jest w polskich szkołach uczony, no to byłoby dla mnie duże zaskoczenie, polityka niezrozumiała. Będę musiał chyba tutaj zasięgnąć języka i dowiedzieć się, jak jest, bo trochę mnie pan zaskoczył. Myślę, że rzeczywiście, jeżeli to jest skala jakaś duża, no to myślę, że dobrze byłoby tą praktykę rzeczywiście zmienić. Tak. Mhm. Zgadzam się z panem. A co jeszcze do pana? Czy Rosja się rozpadnie? Czy się rozpadnie kiedy? Chciałbym, żeby się rozpadło. I myślę, że tak naprawdę koniec mocarstwowej polityki Rosji to będzie dopiero wtedy, kiedy Rosja naprawdę upadnie. I w sensie się terytorialnie podzieli, ale nic nie wskazuje na to, żeby to było możliwe. Dlatego no nie jestem optymistą. Poza krajami kaukaskimi, republikami, jak Czeczenia, czy jak Dagestan, tam nie ma jakichś mocnych tendencji, rozumienia siebie, widzenia siebie jako obce narody niż Rosjanie. Nawet w Tatarstanie, dość mocno uprzemysłowionym kraju rosyjskim,
przynajmniej z tych danych, które są gdzieś tam dostępne publiczne, wynikałoby, że zdecydowana większość mieszkańców Tatarstanu uważa siebie za ludność rosyjską, a nie za ludność tatarską, czy tatarstanową, czy nie wiem, jak ich nazwać. Nie ma takich tendencji. Nawet gdzieś tam w środkowej Rosji, czy w tych mało zasiedlonych terenach Syberii, ludzie, którzy etnicznie, no ewidentnie nie są Słowianami, oni też się uważają za Rosjan. Tam nie ma dążeń odśrodkowych. Więc nie jestem tutaj jakimś optymistą, że to miałoby się wydarzyć. Ja wiem, że niektórzy snują takie teorie, ale ja nie wiem, na jakiej podstawie oni mówią, że coś takiego mogłoby się wydarzyć. Ja pozwolę sobie tylko dodać, że większość tych narodów, znaczy tych ludów tak naprawdę, wchłonięta została do Rosji w momencie, kiedy nie miały tak naprawdę rozwiniętego poczucia narodowego i państwowego w naszym europejskim tego słowa rozumieniu. I te narody, które miały coś takiego, to prędzej czy później wyzwoliły się spod niewoli rosyjskiej, czy Polacy, czy Białorusini, Ukraińcy, Finowie, narody bałtyckie, jakiekolwiek inne. Natomiast tamte narody w gruncie rzeczy dla nich zostanie Rosjaninami było, to dla nas jest trochę szokujące, ale w gruncie rzeczy pewną gratyfikacją i skokiem cywilizacyjnym, bo na przykład dostawali szkoły, dostawali jakoś tam działającą administrację państwową czy armię, więc ja też nie widzę, a troszeczkę się tym interesuję, nie widzę tutaj możliwości rozpadu po liniach etnicznych, być może po liniach administracyjnych, ale do tego trzeba by najpierw Rosję solidnie przycisnąć w wojnie. Ale wyobrażam sobie taki scenariusz, że tak Rosja w tej wojnie obrywa, że rzeczywiście te republiki kaukaskie odpadają i to byłoby naprawdę duże osiągnięcie i obwód królewiecki przestaje być terytorium rosyjskim. Mówię to bez żartu, że taki scenariusz sobie wyobrażam, Lugowie. I to myślę, że dla Europy byłoby skokowe zwiększenie bezpieczeństwa, no bo obóz królewiecki to jest jeden z najbardziej zmilitaryzowanych regionów na całym świecie. A ja chciałbym spytać konkretnie o Tuwa. Tuwa weszła do składu Związku Radzieckiego w 1944 roku. I o ile ja znam z praktyki, to tam Rosjan o tyle szczerze nienawidzą, że tam poprzedzają, że po 7 godzinie wieczorem nie trzeba wychodzić na ulicę, bo mogą zacząć. A, no to... No, trudno mi się do tego odnieść. Chciałem powiedzieć, daj Panie Boże, ale to nie po chrześcijańsku. Tak. No dobrze, to proszę bardzo. Jednak ad vocem tych rzeczy, które były mówione, czy pan poseł w swojej praktyce kontaktów z Europą, z elitami politycznymi zachodniej, jest w stanie odpowiedzieć nam, czy ci ludzie dostrzegają ten problem, o którym my tutaj mówimy, ponieważ mówimy tutaj o ponad 20% mieszkańców Federacji Rosyjskiej. Statystycznie, to znaczy ci, którzy podali narodowość do spisu. Przypominam, że tam, że spis obejmuje także narodowość. Ponad 20% to są te ludy, o których my tutaj mówimy, dysponujące najczęściej jednak własnymi republikami, podmiotami Federacji Rosyjskiej. Pan poseł wymienił Tatarstan. Przypomnijmy, że mówimy tutaj o kilku republikach, które są obok niego i tworzą region, który określano mianem Idel Ural, tak? Czyli Wołga Ural, Idel to Wołga w jednym z języków europejskich. Tak? I tutaj mamy Udmurcję, mamy Marejczyków, mamy Czubaszy, mamy Baszkirów, którzy swoje republiki zażądali od bolszewików w 1919 roku i ją dostali, tą republikę. I sprawę między nimi opisuje Zajączkowski, bolszewicy i narody, tu w ogóle polecam przez wszystkim Państwu. A gdy mówimy na przykład o tych Ugrofinach, Murtach i Malejczykach, to tam elementem utrzymywania odrębności narodowej jest, no, są ostatnie poglanie Europy. Jest kilkunastu, są różne, niektórzy mówią o kilkudziesięciu procentach ludzi, którzy są wyznawcami religii rodzimych, które tam są. Były w rzeczywistości postsowieckiej, były zarejestrowane. Czy te rzeczy są dostrzegalne? Ja przypominam, zakończę taką, no nie anegdotą, ale bo to się wydarzyło, jak była kilka lat temu Eurowizję wygrała, czy tam, nie wiem, drugie, trzecie miejsce zajął zespół Buranowski i Babuszki i wszyscy
Proszę Państwa, wszyscy, którzy pisali o Buranowskich babuszkach, przynajmniej z tego, co ja czytałem, zespół rosyjski, Rosjanie i tak dalej, to był zespół ugrofiński, one były w tych swoich narodowych strojach ugrofińskich, to były udmurtki i nikt nie napisał. Dla tych wszystkich ludzi, dla piszących u nas, tak? O Eurowizji. To byli Rosjanie, a przecież my to Rosję znamy lepiej. I teraz pytanie do Pana, czy w ogóle to zjawisko to ponad 20% ludności Federacji Rosyjskiej, które nie są Rosjanami, które są przynajmniej potencjalnie zdolne do stworzenia własnych podmiotów państwowych, czy elity zachodnioeuropejskie w ogóle dostrzegają, że to jest jakikolwiek problem? No nie. No nie dostrzegałem, tak jak mówiłem na początku, nawet o polityce energetycznej nie zauważano problemu uzależnienia się od Rosji. To co dopiero wikłanie się w jakieś ludy, które mieszkają na terytoriach, które nawet nie miałyby szans na faktyczną suwerenność, no bo można ogłosić suwerenność, a być w 100% zależnym od sąsiada. Oni tam nie mają w większości na tych terytoriach jakichś bardziej rozbudowanych ośrodków przemysłowych, czy nie mają zasobów naturalnych i tak byliby w 100% zależni, myślę, od Rosji. No, jakucji mają zasoby naturalne. Okej, okay. Jakucja tak, ale ile tych jakuców tam też jest? No jakby trzeba mieć... Rosji dwa razy większe niż Ukrainy, dwa razy większe. Mieszkańców? Nie. No właśnie, ale wiecie. A mieszkańców tam nie dużo, no, ale to nie ma aż takiego znaczenia. Bo mając za sobie te diamenty i mają złoto... To ale to nie chodzi o diamenty, tylko o świadomość narodową. A nawet w czasie... Panie Romanie, nawet w czasie... Okazuje się, że ich czasopismo, które ukazuje się w języku jakuskim, to ma taki nakład, że każdy piąty prenumeruje to czasopismo. Tak jak jest takie czasopismo w Polsce czy na Ukrainie, żeby ich nie prenumerował każdy piąty. Jedna piąta narodu. No ale jak naród czy milion ludzi, to jest łatwiej pewne rzeczy zrobić. No nie, tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest... Oszukujemy sami siebie, jeżeli myślimy, że oni będą chcieli nagle... Tylko w okresie, kiedy... rewolucję przeprowadzić. Taki był kosmonauta Nikołaj. I kiedyś on przyjechał do Francji. Panie Romanie, ale mamy bardzo mało czasu i... Panowie już tam ze śmiechu nie mogą wytrzymać. Tam coś kosmosu dotyczyło. I on odpowiedział na to pytanie w języku rosyjskim. Komentarz tego, kto zadał pytanie, jako kosmonauta nie zna języka francuskiego. Dobrze, on wtedy wziął i te promowy, które trzeba było przemówić, przemawiał w takim języku, że nikt tam nie znał jasnie i potem powiedział, że to jest mój język ojczysty, czuwas. Tak вот, w Czuwaszczy z francuskiego my tłumacza znaleźliśmy za 15-20 minut. Spróbujcie we Francji znaleźć tłumacza z czuwaskiego za całą dobę. Od co się tyczy świadomości narodowej, jeżeli taki kosmonauta radziecki jak Nikolajew, o taki zrobił film tam we Francji. Tam przejada. Dobrze, panie Romanie, wracajmy do tematu, bo tematem nie są kosmonauci dzisiaj. Kolejne pytania dotyczące tematyki agentury prorosyjskiej, jeżeli są, to proszę. Może zakończyć. Proszę, panie dyrektorze. Zakończę pytaniem o pewien szantaż duchowy, szantaż religijny, z którym też mam do czynienia ze strony tych piątków Putina. Przy okazji obrony polskiej granicy przed nielegalnymi migrantami, to często mogliśmy usłyszeć od przedstawicieli opcji lewicowo-liberalnej, czy to ostro lewicowo-liberalnej, że nie jesteśmy dobrymi chrześcijanami, jeśli nie chcemy wpuszczać do siebie afrykańskich dywersantów Łukaszenki. Tak samo pewnym elementem resetu za pierwszy rządów Tuska no było przyjazd do Polski patriarchy Cyryla i podpisanie porozumienia z episkopatem polskim, które mocno wówczas bronił chociażby Tomasz Tabilkowski, wówczas pozycjonujący się jako katolicki talik, dzisiaj jako otwarty katolik. No, jak pan może to skomentować, ten szantaż duchowy, z którym mamy do czynienia?
jak na niego odpowiadać? Nie przejmować się szantażem. Nie ma się co szantażystom dać szantażować. Wiadomo, że nie stoją za takim szantażem jakiekolwiek racje, które byłyby wynikały ze szczerych intencji, tylko na w zasadzie takiej przewrotności. No, powiedziałbym, że trochę to tak jak nielegalni migranci z innych kultur wykorzystują demokrację do niszczenia tej demokracji, to trochę oni tak próbują się posłużyć nie wiem, zasadą chrześcijańskiego miłosierdzia, ale chrześcijańskie miłosierdzie to nie znaczy chęć popełnienia samobójstwa. A niestety po części z tym zaczynamy mieć do czynienia z uwagi nawet nie na samą migrację nielegalną, czy nawet legalną, którą mieliśmy od lat w dużej mierze 70. w Europie Północnej czy Zachodniej, a we Francji przecież ona sięga i dużo, dużo dłuższych, no, dużo bardziej wstecz z uwagi na to, że po prostu z Algierią, kiedyś Francja kontrolowała Algierię i Algierczycy zawsze mieli łatwiejszy dojazd, przyjazd do Francji. Ale myślę, że no, chrześcijaństwo nie wymaga tego, czy chyba żadna wiara nie wymaga tego, żeby popełniać samobójstwo, no, a demografia nas po prostu zniszczy, zabije łącznie z chrześcijaństwem, łącznie z cywilizacją łacińską. Jakkolwiek by nie nazwać naszej kultury europejskiej, no to po prostu to jest dla nas samobójstwo i to taki filar jakby takiego mojego myślenia w tym zakresie. No a druga sprawa to są ludzie, którzy nie są uchodźcami, to są nielegalni migranci, przyjeżdżają do Polski w zdecydowanej większości, czy nie tylko do Polski, z krajów bezpiecznych, gdzie okej, żyje im się gorzej. Ja rozumiem, że każdy chce żyć w lepszych warunkach i mieć lepsze warunki, no, do życia i socjal, i pracy, jeżeli ktoś chce nie pracować, bo niestety, ale duża ich część nie chce pracować. No, ale to nie musi się odbywać naszym kosztem. Znaczy, no, to nie jest tak, że każdy, kto na świecie ma gorzej, to ma mieszkać w Europie. No, bo wtedy szybko chyba tej Europy nie będzie. To dość oczywiste, prawda, że Europa dzięki swojej kulturze, dzięki swoim korzeniom jest najlepszym miejscem do życia na świecie. I mimo tego, że Europa trochę negatywnie w ostatnich, nie wiem, trzech dekadach czy czterech się też zmieniła kulturowo, to dalej tak uważam jest. Dalej tak jest i jakbyśmy 2 czy 3 miliardy ludzi z innych części planety przyjęli, to chyba by się zmieniło. I już by do nas nikt nie chciał przyjeżdżać. My byśmy wyjeżdżali na Madagaskar. Okej, rozumiem, że pytań już więcej nie ma. Nas też już czas powoli zaczyna gonić. To bardzo Państwu także dziękuję za spotkanie. Dziękuję Panie Pośle za... Dziękuję wszystkim za przybycie. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, nie słyszał, bo przyszedł w trakcie, książkę Pana Posła można ewentualnie jeszcze nabyć i dostać dedykację. Kolejne spotkanie, jak dowiecie się Państwo z internetu. Dziękuję bardzo.